Dzień dobry, witamy kibiców Śląska i czytelników Śląsknetu. Dzisiaj nagrywamy dla Was kolejny magazyn WKS, czyli wideokomentarz Śląsknetu. Krzysztof Banasik i Klaudia Haor, redaktorzy Śląsknetu, oraz nasz dzisiejszy gość specjalny, ekspert telewizyjny, ale przede wszystkim wychowanek Śląska, który w Borowach Śląska rozegrał 10 sezonów, 271 meczów, 32 bramki, Puchar Polski 87, no i także reprezentant Polski, pomocnik w reprezentacji Śląska, reprezentacji Polski oczywiście, 49 występów, 5 goli. W kadrze Śląska widzi Pan obecnie jakiegoś zawodnika, który mógłby się zbliżyć chociażby do tego wyniku? Pan Waldemar Prusik oczywiście. Witam, dzień dobry. No przypomniał mi Pan moje statystyki, bo już zapomniałem o nich, szczerze mówiąc, już nie sięgam tak daleko pamięcią. No myślę, że tutaj w tej chwili w Śląsku może nie patrzy się już teraz na to, żeby byli reprezentanci, tylko mają swoje inne cele obecni zawodnicy, ale faktycznie można troszeczkę żałować, że nie ma przede wszystkim za dużo wychowanków w drużynie Śląska-Wrocław, bo za moich czasów to faktycznie inaczej trochę to wyglądało. Potem graliśmy w reprezentacji Polski, między innymi tak samo Rysiek Tarasiewicz, Andrzej Rudy, Mirek Pękala, chłopcy, którzy może nie byli tutaj tak stricte wychowankami Mirek i Andrzej, ale przyszli w młodym wieku do drużyny wrocławskiej. Później tutaj na tyle dobrze się prezentowali, że otrzymywali również powołania do reprezentacji Polski. No i trochę należy żałować, że dzisiaj właśnie nie ma może aż tak dobrego szkolenia, chociaż tutaj w ostatnim czasie ponoć się poprawiło troszeczkę i na efekty będzie trzeba pewnie poczekać, ale myślę, że to jest droga właśnie dla Śląska, żeby zmierzać w tym kierunku, żeby tych wychowanków jednak sobie tutaj wychować, wyszkolić i żeby w przyszłości może kiedyś Śląsk właśnie opierał się na tych swoich zawodnikach. Przed sezonem to Jakub Wrąbel zajmował miejsce w bramce, zastąpił go Jakub Słowik i tego się nie spodziewaliśmy, że moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę to jedyny zawodnik, którym ewentualnie trener Adam Nawałka mógłby się zainteresować. Zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że Jakub Słowik to byłby dobry kandydat na tego trzeciego, czwartego bramkarza? No przyznam szczerze, że rzeczywiście ten sezon w kontekście do całej gry Śląska, odkąd Jakub Słowik zajął miejsce w bramce, ma bardzo udany. Chociaż kadrowicze Adama Nawałki grający w ligach zagranicznych, myślę, że ciężko tutaj będzie, żeby ktoś mógł zagrozić ich pozycji. Natomiast jeśli rzeczywiście mielibyśmy kogoś typować na szansę, by dostał szansę gry w reprezentacji, to raczej właśnie Jakub Słowik. Mówiło się w tym szczytowym okresie formy Marcina Robaka właśnie o nim, natomiast jak wiemy, niestety nie jest teraz w najlepszej swojej formie, w najlepszej dyspozycji strzeleckiej, także jeśli kogoś mielibyśmy tu wskazać, to jest to rzeczywiście raczej pozycja bramki, czyli Jakub Słowik. Przed sezonem wydawało się, że Śląsk wreszcie włączy się na poważnie do walki o górną ósemkę. Skończyło się na deklaracjach, na słowach. Czy przed sezonem Pan również miał takie oczekiwania, patrząc na to, jak zawodnicy do Śląska przychodzą? Czy miał Pan też takie oczekiwania, że o tą górną ósemkę rzeczywiście na poważnie powalczymy? Czy też już na etapie budowania drużyny zauważył Pan jakieś mankamenty w tej strategii budowania drużyny? Właśnie dobrze Pan powiedział o strategii właśnie, bo strategia jest bardzo ważna co do drużyny, ale przede wszystkim strategia jest bardzo ważna co do całego klubu. Nie chciałbym się teraz może koncentrować na Śląsku, ale w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o kluby piłkarskie, to tej strategii nie można dostrzec. Może są 2-3 kluby, gdzie widać jakąś właśnie strategię. Można by to chociażby było wymienić Lecha Poznań, powiedzmy Legię Jagiellonię, te drużyny, które są aktualnie właśnie w czołówce. Widać właśnie, że ruchy, które są tam przeprowadzane, to są z myślą o nie tylko bieżącym sezonie czy o bieżących rozgrywkach, ale jest to też wybieg w przyszłość. W Śląsku, jeśli chodzi o początek sezonu, tak jak Pan powiedział, można było przypuszczać, że na pewno te wyniki będą lepsze, bo jednak nazwiska, które były ściągnięte przed sezonem do Wrocławia, no to gwarantowały w zasadzie, miały gwarantować przede wszystkim to, że Śląsk będzie w tej pierwszej ósemce, bo taki był cel drużyny Śląska przed rozgrywkami. Niestety już wiemy, że do tej pierwszej ósemki się drużyna wrocławska nie zakwalifikuje.
I myślę, że właśnie tutaj na przyszłość należy przede wszystkim właśnie iść w tą stronę, żeby ta strategia klubu była no lepiej tutaj zorganizowana i żeby przede wszystkim ona była, bo dzisiaj tego no, trudno to dostrzec przede wszystkim. Mhm. No właśnie, rozmawiamy o strategii klubu, która tyczy też się zmiany trenerów w polskiej lidze. Bardzo powszechna i bardzo częsta tendencja do zmian trenerów. Teraz o dziwo po dwóch meczach, po przerwie zimowej, po dwóch meczach stanowisko trenera Śląska objął trener Pawłowski. Czy jest to według Pana zaskakujący ruch i nie do końca wytłumaczalny pod względem też tego, że Jan Urban jednak miał kontrakt ważny jeszcze do końca czerwca? No tak, no właśnie tutaj Pani dobre pytanie zadała, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te zmiany trenerów, które w Polsce następują bardzo często. W Śląsku w ostatnich latach tych trenerów też można było chyba w ciągu ostatnich dwóch lat chyba pięć zmian było albo i sześć, nawet jakby się dobrze doliczyć. Widać, że nie za bardzo dało to pozytywny efekt, bo Śląsk znowuż jest w tej dolnej ósemce i będzie musiał bronić się przed spadkiem. Jest to chyba trzeci sezon, gdzie tak, właśnie tak to będzie wyglądało. I te zmiany trenerów okazuje się, że tutaj nie są lekarstwem. Myślę, że faktycznie tutaj na przyszłość trzeba się zastanowić właśnie nad tym, dlaczego tak się dzieje, że drużyna wrocławska nie może powalczyć o te czołowe lokaty i jaka jest przyczyna. Tak szczerze mówiąc, nie chcę się teraz w to wgłębiać, bo to jest myślę, że już rozmowa na troszeczkę dłuższą chwilę, nawet niż dzisiaj mamy tutaj w programie zarezerwowaną, ale te zmiany, no wiadomo, przychodzi nowy trener, ten Pawłowski zmienił trenera Urbana, zawsze ten pierwsze miesiące, pierwszy powiedzmy ten okres takich paru meczów jest jakiś nowy bodziec dla zawodników, chcą się wszyscy pokazać, jest jakaś większa mobilizacja, ale jest to zazwyczaj też to na krótką metę i jeżeli chodzi o ten efekt właśnie zmiany trenera, później oczywiście już decydują czynniki takie stricte szkoleniowe i miejmy nadzieję, że tutaj ten Pawłowski oczywiście sobie z tym wszystkim poradzi i że Śląsk spokojnie utrzyma się w Ekstraklasie, bo już na ten moment jest to cel najważniejszy. Ten trener Pawłowski zmienił trenera Jana Urbana. Obydwaj ci panowie są panu doskonale znani, bo z Janem Urbanem występował pan w reprezentacji Polski, z Tadeuszem Pawłowskim w Śląsku Wrocław. Zna pan ich też zapewne spoza boiska. Co pana zdaniem Tadeusz Pawłowski może dać innego, lepszego drużynie Śląska od tego, co dawał Jan Urban? Czy da się ich jakoś porównać i wyjaśnić nam wszystkim, co ewentualnie innego lepszego trener Pawłowski ma w swoim warsztacie, czy też jako człowiek? No tak bym powiedział, no z Jankiem Urbanem grałem w reprezentacji Polski chyba przez 7 lat, także znamy się bardzo dobrze. Z Tadkiem Pawłowskim również tutaj kilka sezonów graliśmy w Śląsku Wrocław. Trudno mi tutaj ich oceniać jako szkoleniowców i również nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś ich kompetencje. Co do pytania o trenera Pawłowskiego, no trener Pawłowski już poprzednim razem, jak tutaj obejmował drużynę Śląska po trenerze lewym, no to miał dobry taki moment, można powiedzieć, bo najpierw zespół utrzymał się w Ekstraklasie, zajął chyba tam to dziewiąte miejsce najwyższe w tej strefie spadkowej. Potem w następnym roku drużyna grała w europejskich pucharach i myślę, że trzeba liczyć znowuż na to, że właśnie ten początek przynajmniej będzie podobny. Na pewno charakteryzuje trenera Pawłowskiego duży optymizm. Wiadomo, ma swoje również problemy, ale na co dzień nie widać u niego, żeby pokazywał jakieś sprawy, które gdzieś mogą rzutować na jego pracę w Śląsku i na pewno należy go za to tutaj pochwalić, bo jest na pewno oddany tutaj temu klubowi. Wiele sezonów grał, wiele lat tutaj spędził, wychował się niedaleko tutaj właśnie tego boiska. No i myślę, że jest właśnie na tyle też osobą, której tak bardzo zależy na tym, żeby Śląsk po prostu lepiej grał, że zrobi wszystko, żeby tak było. Klaudia, co o tym myślisz? No różnica na pewno jest taka, że trener Pawłowski nie narzeka na to, ilu zawodników jest kontuzjowanych i nie może grać, tylko stara się zrobić coś z zawodników, których ma do dyspozycji. Na przykład Augusto przesunięty na nową pozycję dla niego, na defensywnego pomocnika w parze ze Srniciem. Jak wiemy, to już nie pierwszy raz, kiedy trener Pawłowski przesuwa zawodnika na środek, na środkową linię. Jak pan by ocenił ten duet?
do tej pory na tych. Widzę, że pani tak dobrze jest zorientowana, że powinienem się lepiej przygotować do tego spotkania, bo widzę, że tutaj chyba na tle pani blado wypadnę, ale faktycznie bardzo dobrze pani to zdiagnozowała i trener Pawłowski również, ten problem Śląska w drugiej linii, bo dotychczas zawodnicy, którzy występowali na tych pozycjach defensywnych pomocników, o ile w miarę nieźle, można jeszcze powiedzieć, prezentowali się, jeśli chodzi o grę do przodu, bardziej tą ofensywną, to w defensywie faktycznie było widać luki, widać było, że nie trzymają przede wszystkim tych pozycji. To chodzi o to, że za daleko grali od środkowych obrońców. No i Srniczy i Augusto na tych pozycjach widać, że lepiej się prezentują od tych piłkarzy, którzy dotychczas występowali, jeśli chodzi o grę defensywną. I myślę, że ten Pawłowski też to bardzo szybko zauważył i właśnie między innymi zdecydował się na tych piłkarzy, żeby występowali na tej pozycji, bo wcześniej zazwyczaj występował czy Wacek, czy Chrapek, czy Riera. Są to piłkarze, którzy mają większe walory, jeśli chodzi o grę ofensywną. I faktycznie w pierwszym meczu chyba z Lechem Poznań, w pierwszej połowie całkiem nieźle to wyglądało. Pod koniec meczu trener zrobił zmiany. Wprawdzie ci zawodnicy zostali jeszcze na tych pozycjach, ale już ci, co weszli, no to może nie tak bardzo angażowali się w grze defensywnej i było to już widoczne. Lech już, powiedzmy, tam w tej końcówce meczu od 80. minuty stworzył bardzo dużo groźnych sytuacji i Słowik faktycznie wtedy mógł pokazać swoje umiejętności, chociażby pod tym kątem, co pani powiedziała, reprezentacji, chociaż uważam, że tutaj jeszcze daleka droga, jeśli chodzi o tego piłkarza, ale faktycznie tutaj w tych meczach ligowych prezentował się całkiem przyzwoicie. I wracając do tego, co zaczęliśmy mówić, że tutaj ten środek pomocy, myślę, że to był jakiś tam dobry ruch, że tutaj jakaś zmiana nastąpiła faktycznie na tych pozycjach. Dużo mówi się generalnie o przygotowaniu fizycznym zawodników. Prezentuje się różne ciekawe statystyki, między innymi liczbę kilometrów przebiegniętych w trakcie meczu. Jak wyliczył nasz redakcyjny kolega Filip Podolski, pan przez 5 lat nie opuścił żadnego spotkania. Rozegrał pan 158 spotkań z rzędu. Piotr Celeban w tym momencie ma 79 takich spotkań. Czy pana zdaniem to przygotowanie fizyczne jest rzeczywiście istotne w kontekście zdobywania punktów, albo inaczej, jak bardzo istotne jest to przygotowanie fizyczne? No jest bardzo, bardzo istotne, bo faktycznie bez siły, bez wytrzymałości niewiele można na boisku pokazać. Ja przypomnę tylko, że mieliśmy troszeczkę inne okresy przygotowawcze niż obecnie. My żeśmy faktycznie bardzo ciężko trenowali w tym okresie zimowym. My żeśmy treningi zaczynali już 2 stycznia, 2-3 stycznia już byśmy mieli tutaj pierwszy trening zawsze po tej przerwie świątecznej. Dzisiaj jest to wszystko wydłużone. Dzisiaj zawodnicy w Ekstraklasie zaczynają zdecydowanie później ten okres przygotowawczy. U nas trwało to 2-2,5 miesiąca, bo liga zaczynała się w drugiej połowie marca. No i te 2 miesiące naprawdę żeśmy tutaj mieli bardzo ciężkie treningi, bo jeździliśmy na obozy w góry. Tam mieliśmy 2-3 treningi dziennie. Można było naprawdę się porządnie zmęczyć, ale też ważne jest to, że już jako juniorzy byliśmy też odpowiednio przygotowani. Też jeździliśmy na 2 obozy w ciągu roku właśnie tutaj, czy z trenerem Porębą wcześniej, czy trenerem Borkowskim, którzy nas trenowali. I my już w tym okresie juniorskim, szczerze mówiąc, mieliśmy pierwsze podstawy do tego, żeby później wejść do piłki seniorskiej. To nam pomagało. Później ten okres przygotowawczy, co sobie wspomniałem, w piłce seniorskiej był na tyle ciężki, że faktycznie po tym okresie, jak zaczynaliśmy ligę, to byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Nam tych siły nie brakowało i to dawało też dobre efekty później na boisku. Ja tu miałem to szczęście jeszcze faktycznie, że tych meczów tak dużo rozegrałem, że omijały mnie kontuzje, no i odpowiednia forma oczywiście też musiała być, żeby trener wystawiał mnie do pierwszego składu, no i udało mi się tyle meczów rozegrać. Niektórzy nieco żartobliwie proponowali, żeby trenera Romualdo Szukiełowicza zatrudniono, aby przygotował nam piłkarzy do tej rundy wiosennej. Klaudia, jakie jest twoje zdanie w tym temacie? Tak, bo niewielu piłkarzy już zostało teraz w Śląsku z tych, którzy trenowali jeszcze ostatnio pod skrzydłami trenera Szukiełowicza, ale wszyscy po przerwie zimowej płakali, że było bieganie po górach. Bardzo był ogólnie negowany ten obóz w Zakopanem, że no ciężko, że nie wyjechali za granicę, prawda? Ale efekt był taki, że mieli naprawdę siłę, co widać było w grze, tak? Byli w stanie na pełnych obrotach grać nawet do 80, 85 minuty. Dziś niestety
przyznam szczerze, że mam pewne wątpliwości co do przepracowania tegorocznego okresu przygotowawczego z uwagi na to, że już w 60 minucie, tak jak w meczu w Krakowie, widać pewne braki motoryczne, fizyczne. Jakby pan mógł przytoczyć chociaż jakiś przykład z treningu, z tych czasów, kiedy to pan był zawodnikiem, bo sądzę, że niestety współcześni zawodnicy chyba by tego takich zajęć nie wytrzymali w takim tempie i w takich warunkach. No, muszę pani powiedzieć, że faktycznie nawiązała pani do tego przygotowania w trenera Szukiewicza, gdzie byli też w Zakopanem, gdzie my tam często żeśmy właśnie wyjeżdżali na te obozy zimowe. Rozmawiałem z osobami, które były właśnie na tym obozie z trenerem Szukiewiczem. I pytałem się, co robili, właśnie jak ciężko pracowali, bo czytałem w prasie, że ten obóz był bardzo ciężki, że bardzo niektórzy ciężko znosili tam niektóre panowie zajęcia. Powiedziano mi, że w porównaniu do tego, co my żeśmy biegali, to mniej więcej 60% wykonywali ci zawodnicy obecni tej pracy, co my żeśmy robili. Prosty przykład podam, bo też czytałem o tym w prasie, że biegali tam. Tam są w Kirach koło Zakopanego, tam jest taki ośrodek, gdzie my żeśmy kiedyś właśnie tam mieszkali i tam są takie słynne schody, gdzie trzeba było przebiec po prostu, no to są takie schody w cudzysłowie troszeczkę, bo od jednego schodka do drugiego to jest jakieś 8-10 metrów. No jest to bardzo stromo, bo trzeba chyba, ja wiem, no 100-150 metrów bardzo stromo po tych schodach przebiec. No jak pytałem właśnie tutaj, jak mniej więcej ile razy przebiegali, jak w jakim tempie, no to mówiono mi, że 6-7 razy, niektórzy już mieli dosyć, no to ja muszę powiedzieć, że myśmy po 10-12 razy tam biegali na tych schodach i w bardzo ostrym tempie. No i zdarzało się, że niektórzy nie wytrzymywali, schodzili na bok, musieli po prostu nawet i były takie przypadki, że śniadanie czy obiad po prostu im przeszkadzał w tym, musieli zejść na bok i to zwrócić, bo nie dawali rady. Także ten okres przygotowawczy kiedyś był zdecydowanie trudniejszy, bo chociażby na podstawie tego, o co pani mnie pyta, to mam informację, że inaczej to wyglądało. I być może, że to ma też wpływ właśnie na przebiegnięte kilometry później na boisku. Wprawdzie dzisiaj troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, bo wiadomo, że piłkarze grają bliżej siebie. My, że w tych starych czasach naszych byśmy bardziej rozciągnięci na boisku. Dzisiaj grają bliżej siebie, ale to nie znaczy, że to jest jakieś trudniejsze, bo z drugiej strony właśnie mają mniejsze dystanse do przebiegnięcia. Mają bliższą asekurację kolegów, czyli bliższy ten kontakt jest. U nas jak już pamiętam, że jak się minęło zawodnika, to następny powiedzmy był oddalony 10-15 metrów. No i tą piłkę trzeba było 10-15 metrów później jeszcze holować. Dzisiaj jest to szybsze granie, inaczej to wygląda. Ale z drugiej strony tak samo, mówię, jak dzisiaj kogoś minie, to za 2-3 metry kolega ma asekurację. A tam już później trzeba było gonić za tym zawodnikiem swoim 15-20 metrów, no bo ten kolega był oddalony znowuż dalej. Także te siły trzeba było mieć właśnie do tego między innymi, żeby później to wszystko wytrzymywać. Wracając do teraźniejszości, przed nami mecz z Wisłą Płock. Fakty są takie, że bronimy się przed spadkiem i tych punktów nad strefą spadkową, ta przewaga jest bardzo mała. Ale czy mimo wszystko uważacie, że to już jest ten czas, kiedy trener Pawłowski powinien dawać więcej szans młodym zawodnikom, takim jak Berger, Łyszczarz, Poprawa? Czy powinniśmy jeszcze spróbować dać szansę tym zawodnikom, dzięki którym jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy? No tak, no oczywiście wiek nie może decydować o tym, że ktoś dostanie szansę. Umiejętności tylko mogą decydować o tym, że trener postawi na jakiegoś zawodnika. Myślę, że dobrze by było, gdyby Śląsk po prostu przed tymi ostatnimi 7 meczami miał na tyle bezpieczną przewagę nad 2 ostatnimi drużynami w tabeli, żeby później trener Pawłowski mógł spokojnie właśnie tych młodych zawodników wprowadzać. Lepiej się takiemu zawodnikowi będzie grał i będzie lepiej mu po prostu to na boisku wszystko wychodziło, jeżeli będzie miał jakiś komfort psychiczny, jeżeli będzie duża presja w wyniku, mając jeszcze w zanadrzu to, że możemy spaść z ligi, no to jest duże ryzyko raz, żeby wystawić chłopaka, który nie jest przygotowany, bo może nie wytrzymać psychicznie przede wszystkim tego obciążenia, a dwa, no jemu będzie się tak samo trudniej grało, bo też będzie wiedział, że no, dużo od niego będzie zależało. I dobrze by było, żeby ta przewaga była na tyle bezpieczna, żeby właśnie wykorzystać to po to, żeby wprowadzić tych nowych, młodych zawodników, żeby dostali szansę, żeby mogli się ogrywać w tych ostatnich meczach. Jeżeli już się nie gra tą pierwszą ósemkę, to przynajmniej, żeby wykorzystać te mecze w tej dolnej części tabeli, chociażby właśnie do wprowadzenia tych zawodników, którzy mogą tutaj w przyszłości grać w Śląsku.
Czy walka o utrzymanie potrafi spętać nogi? Bo pamiętamy, że ma pan w tym doświadczenie, sezon 84-85, prawda? Tak, zgadza się. To był taki sezon, gdzie też do ostatniego meczu decydowało się wszystko, czy się utrzymamy tutaj z drużyną Śląska i muszę przyznać, że faktycznie bardzo trudno się gra, mając to cały czas w głowie, że jak nam coś nie wyjdzie, to ten mecz może być decydujący o tym, że spadnie się z ligi. I pomimo tego, że no może my tutaj mieliśmy wtedy aż tak nie za bardzo doświadczony zespół, bo chyba był tylko jeden taki piłkarz bardzo doświadczony, Mietek Kopycki, chyba nie wiem, czy jeszcze już tutaj w tej drugiej części sezonu grał. My raczej byliśmy chłopakami, którzy mieli po 22, 23 lata, 21. Taki przekrój był nasz wiekowy i może nam troszeczkę właśnie tego doświadczenia wtedy brakowało, bo wcześniej właśnie Tadek Pawłowski, między innymi Romek Faber, Rysiek Sobiesiak, Jasiu Sybis, to byli ci piłkarze, którzy odeszli ze Śląska, wyjechali gdzieś za granicę, no i potem akurat taka zmiana warty nastąpiła i mieliśmy przez to może taki właśnie trudniejszy sezon. Także trzeba być też ostrożnym z tym wprowadzaniem tych młodych zawodników, bo jeżeli jest to powiedzmy jeden czy dwóch, no to jeszcze to może nie będzie tak bardzo rzutowało na grę zespołu, ale jeżeli już to jest pięciu, sześciu młodych zawodników, no to już może być problem. Klaudia, jakie są twoje przewidywania przed Wisłą Płock i jakiego meczu się spodziewasz i jaki wynik typujesz? Spodziewam się, że będzie to ciężkie spotkanie z uwagi na to, że ostatnie dwa spotkania Wisła Płock wygrała. Wygrała z Koroną, która również toczy bój o pierwszą ósemkę. Obecnie Wisła Płock ma tych punktów 42, czyli na tyle, żeby już spokojnie móc być w tej pierwszej części tabeli. Natomiast na pewno zwycięstwo ich tutaj bezpiecznie zagnieździ w tej pierwszej ósemce. No i teraz musimy zagrać tak, żeby przede wszystkim nie było powtórki z tego meczu w Płocku. Na jesieni tam też mecz nie ułożył się po naszej myśli, ponieważ od 12 minuty graliśmy w dziesiątkę. Natomiast zawodnicy, na których musimy uważać, to na pewno Jose Kante, który jest w bardzo dobrej formie jako napastnik, Merebaszwili, który również jak nie asystuje, to strzela, ma 5 asyst i 5 trafień na koncie. Z ważnych zawodników zabraknie we Wrocławiu Damiana Szymańskiego, który pauzuje za kartki, ten zawodnik też 4 gole, 2 asysty, więc w tej linii moglibyśmy zwrócić uwagę, to jest ofensywny pomocnik, ale trener Brzęczek wystawia go teraz na prawej stronie. W Krakowie bardzo podobała mi się gra skrzydeł, wysoka gra. Bardzo, bardzo dobrze uzupełniać się zaczęli nasi skrzydłowi Pich i nasz nowy zawodnik Mateusz Cholewiak. Jakbyście panowie mogli się jakoś odnieść do meczu, dwóch meczów Cholewiaka w Śląsku. Znaczy, Mateusz Cholewiak był bardzo chwalony po pierwszym spotkaniu, kiedy tutaj zadebiutował we Wrocławiu, ale tak naprawdę rozegrał bodajże 10 minut, czyli pojawił się na boisku, kiedy po pierwsze przeciwnicy byli już podmęczeni, on był tym świeżym zawodnikiem i wtedy popisał się rzeczywiście dwoma ciekawymi akcjami. Był bardzo chwalony. Mnie to trochę śmieszyło, mówiąc szczerze, bo to zbyt wcześnie, żeby wyrokować, czy to będzie duże wzmocnienie Śląska, ale dostał szansę w meczu z Wisłą już od pierwszych minut. Tadeusz Pawłowski zapowiadał to jeszcze przed spotkaniem. No i tutaj już tych skutecznych rajdów było mniej, tych dośrodkowań też nie było zbyt wiele, a pan jak na to patrzył? Mi trudno ocenić tego zawodnika, bo nie widziałem, szczerze mówiąc, tych meczów, w których on występował, tam tylko skróty i końcówkę meczu, ale no, trudno po takim okresie czasu nawet tutaj z jakąś rzetelną oceną byłoby tutaj oceniać tego chłopaka, ale myślę, że po to był ściągany teraz ze Śląska w ostatnim momencie tego okienka transferowego, żeby właśnie pomóc drużynie w tych trudnych meczach. Ktoś, kto decydował o tym transferze, to myślę, że znał tego zawodnika i chyba po to był właśnie ściągnięty, żeby tutaj przede wszystkim dobrą grą pomóc drużynie. Jaki wynik typujecie z Wisłą? 2-1 bezpiecznie, tak powiem.
Ja powiem tak, no Śląsk wiadomo, że ma problem z meczami wyjazdowymi, no to musi to nadrabiać w domu. No i wprawdzie Wisła Płock może faktycznie, tak jak pani tutaj powiedziała, w tej chwili ma dobry okres i jest na jakiejś tam fali wznoszącej nawet i dobrze się prezentuje w meczach Ekstraklasy, ale uważam, że stać drużynę Śląska Wrocław, żeby wygrać ten mecz i myślę, że na tyle będzie drużyna dobrze przygotowana pod względem przede wszystkim psychicznym do tego meczu, że sobie poradzą i obstawiam wynik 1-0 dla Śląska. Ja też wierzę, że wreszcie będziemy mogli się cieszyć w tym roku ze zwycięstwa Śląska. To jest smutne, że musimy tak długo czekać na pierwsze trzy punkty. Przypominamy, mecz już w niedzielę o 15:30 Śląsk-Wrocław-Wisła-Płock. Dziękujemy serdecznie naszemu dzisiejszemu ekspertowi, wychowankowi Śląska, Waldemar Prusik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Klaudia Haor, Krzysztof Banasiek, ja również dziękuję. Zapraszamy do kolejnego naszego magazynu.